Izabela Janachowska zmaga się z chorobą. Straciłam głos. Pokazała nagranie. Izabela Janachowska, 37 litrów, wybrała się z najbliższymi do ciepłych krajów. Choć podczas urlopu może cieszyć się znakomitą pogodą, ma ona inne zmartwienia. Jak dowiadujemy się z Instastory Izabeli Janachowskiej, prezenterka jest chora. Ale za to mam fajny balkon, powiedziała z uśmiechem. Izabela Janachowska to prezenterka telewizyjna oraz ślubna ekspertka, która zaskarbiła sobie sympatię widzów za sprawą takich programów jak m.in. Ślub Marzeń czy I nie opuszczę cię aż do ślubu. Zawodowo jest ona związana z Polsatem, gdzie prowadziła program Taniec z Gwiazdami. Prywatnie Janachowska związana jest z Krzysztofem Jabłońskim, którego poślubiła w 2014 roku. Para wychowuje wspólnego syna, Christophera Aleksandra, 4 litry. Na instagramowym profilu prezenterki co jakiś czas pojawiają się urocze zdjęcia z rodziną, a teraz ochoczo relacjonuje przebieg ich wspólnego urlopu. Izabela Janachowska zachorowała na urlopie. Co jej dolega? Iza Janachowska wybrała się na urlop wraz z mężem, Krzysztofem Jabłońskim, oraz ich synkiem, Christopherem. Rodzina wspólnie spędza czas, a prezenterka relacjonuje wyprawę do tropików w mediach społecznościowych. Choć pogoda im dopisuje, nie zabrakło innych problemów. Przed kilkoma dniami Izabela Janachowska zasugerowała, że ona i jej najbliżsi mają problemy ze zdrowiem, choć, jak przypomina portal Jastrząb Post, podkreśliła, że wciąż cieszą się wakacjami i szybko dochodzą do siebie. Wygląda jednak na to, że problemy ze zdrowiem jeszcze się nie skończyły. W piątek Janachowska opublikowała nagranie, na którym słychać, że ma problemy z głosem. Ja straciłam głos, ale za to mamy fajny balkon, oznajmiła, nie tracąc dobrego humoru, po czym pokazała, jak wygląda miejsce, w którym się zatrzymali. Prezenterka, choć przeziębiona, wygląda promiennie, a co najważniejsze, uśmiech nie znika jej z twarzy. Życzymy Izie Janachowskiej, by jak najszybciej uporała się z problemami zdrowotnymi.